jesteśmy w klubie Blue. Odbywa się tutaj drugi Before Festiwal Cubano, druga impreza. Jest to cykl imprez, które odbywały się zarówno w Łodzi, jak i w Krakowie oraz w Bielsku. Twórcą festiwalu jest koła tańca z Bielska, Salsa Bielsko. W tym roku jesteśmy współorganizatorami, bardzo się z tego powodu cieszymy. Nie było dotychczas żadnego kongresu salsy, dużego kongresu salsy w Łodzi, a kubańskiego to już na pewno nie. No i podjęliśmy decyzję, że kolejny będzie w Łodzi. No i tym sposobem zapraszam wszystkich Łodzian na to wydarzenie, żeby się zbliżyć do tej salsy. No, trzeba podejść bliżej, czyli być na kongresie, być w pobliżu występów, muzyki, koncertów, żeby łyknąć tego bakcyla, bo tak na odległość trudno. Bardziej próbujemy się skupić na salsie kubańskiej, stąd zresztą organizacja tego festiwalu również. I stąd też współpraca z Salsą Bielsko i z Jurkiem, ponieważ chciałabym bardzo, żeby salsa w Łodzi podniosła swój poziom. Natomiast Salsa Bielsko jest najlepszym źródłem, z którego możemy czerpać i bardzo jestem zadowolona z tej współpracy. I zamierzamy od nich bardzo dużo się nauczyć. Myślę, że każdy taniec, każdy może spróbować zatańczyć. Również salsę każdy może spróbować zatańczyć. Warto tańczyć, dlatego że taniec zbliża ludzi ze sobą. Działa antydepresyjnie na pewno. Widać po mnie. Ja tak wyglądam codziennie z takim uśmiechem. Wstaję i kładę się spać. Niewyspana, bo tańczę cały dzień i całą noc. Festiwal Cubano już niebawem na przełomie kwietnia i maja właśnie w Łodzi. Pero mátame con solo eso.